Znajdujemy się we wsi Skierdy w powiecie legionowskim. Była to wieś zamieszkała przez niemieckich osadników. Zostali oni sprowadzeni pod koniec XVIII wieku przez prymasa Michała Poniatowskiego. Po niemieckich osadnikach na tych ziemiach zostało 6 cmentarzy. Cmentarz w Skierdach jest jednym z 6 cmentarzy ewangelickich. Bardzo dobrze zachowany, jest ogrodzony. Zachowało się 7 pomników z XIX wieku, pomnikowe dęby. Do naszych czasów zachowały się słupki bramne oraz fragment furtki. Jest to ogrodzenie sprzed II wojny światowej, z lat 30. I wbrew pozorom nie są to martwe cmentarze. Ewangelików już na naszych ziemiach nie ma. W 1945 roku wyjechali z Polski razem z wycofującym się Wehrmachtem. Natomiast ich przodkowie tutaj żyją. Były to rodziny mieszane niemiecko-polskie. I jak widzimy na tym przykładzie, rodziny w dalszym ciągu odwiedzają. Mieszkają tutaj i odwiedzają groby swoich przodków. Przykładem może być rodzina Kasperów ze Skierd. Przed wojną byli właścicielami kuźni. Ich przodkowie, prawnuki, żyją do dzisiaj w Rajszewie, mieszkają. Są to moi bardzo dobrzy znajomi i odwiedzają grób swoich pradziadków. Na cmentarzu tym zachowało się 7 nagrobków z XIX i początku XX wieku. Wykonane są z piaskowca, z betonu. W grobie tym spoczywa Alwina Abram Goetzke, w tamtym Robert Hinkelmann. W tym grobie już nie wiemy, kto spoczywa, nie zachowała się oryginalna tablica. Natomiast tu, na tym piaskowcowym pomniku, możemy odczytać, że spoczywa tutaj 6-letnia dziewczynka Olga Nipert. Niestety na pozostałych pomnikach nie zachowały się napisy albo się zatarły. Nie jesteśmy w stanie odczytać nazwiska Niemców mieszkających w Skierdach. Znamy tylko z ksiąg metrykalnych, z akt parafii ewangelickiej w Nowym Dworze Mazowieckim, które zachowały się do dzisiaj w archiwum w Grodzisku Mazowieckim. Znajdujemy się przed cmentarzem ewangelickim we wsi Rajszew. To sąsiadująca ze Skierdami wieś, w której również od XVIII wieku
mieszkali osadnicy niemieccy. Został po nich już tylko cmentarz z nielicznymi, dobrze zachowanymi nagrobkami. Według spisu z 1827 roku w Rajszewie mieszkało 228 mieszkańców. Spis z 1888 roku wykazał, że w Rajszewie mieszkało 315 mieszkańców. Była to więc bardzo silna niemiecka osada na naszych mazowieckich ziemiach. Zarówno Rajszew, jak i Skierdy należały do parafii ewangelickiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam był pastor, tam był zbór. Do parafii nowodworskiej należało kilkanaście miejscowości, aż do Szamocina, to jest teren dzisiejszej Białołęki, dzielnicy Warszawa. Rajszew i Skierdy były to bardzo silne skupiska ludności niemieckiej na północnym Mazowszu. Mieszkańcy tych wsi zajmowali się rolnictwem, ich domy były rozlokowane wzdłuż skraju polderu. Do Wisły jest tam około kilometra i pola rolników niemieckich ciągnęły się do samej Wisły. Zajmowali się rybołówstwem, rolnictwem. Mieli swoją kuźnię, wiatrak, szkołę elementarną od 1925 roku, dom modlitwy. Zresztą miejsce, w którym znajdował się dom modlitwy i szkoła, do dziś przez starszych mieszkańców tych wsi nazywane jest kirchą. Na cmentarzu ewangelickim w Rajszewie zachowało się kilka nagrobków z XIX i początku XX wieku. Zachowały się w bardzo dobrym stanie, do dziś możemy odczytać nazwiska pochowanych, inskrypcje. Julianna Fleming, Johann Erdmann Fleming. Zmarli w drugiej połowie XIX wieku. Do dziś w bardzo dobrym stanie zachowany piaskowcowy postument oraz metalowy krzyż. W tym grobie spoczywa 8-letni Otto Kerber. Zmarł 11 listopada 1930 roku. A tu widzimy przewrócony, ale zachowany nagrobek, w którym spoczywają Ludwik i Rosalia Witt oraz Efrazyna Golnik. Niemcy wyjechali z Rajszewa i Skierd w grudniu 1944 roku razem z wycofującym się przed Armią Czerwoną Wehrmachtem. Zostały po nich domy, kościół, dom modlitwy i ciągnące się długie pasy pól aż do samej Wisły i dwa cmentarze. Znajdujemy się na terenie gminy Wieliszew, na starym garnizonowym cmentarzu na Kwietniówce. Cmentarz ten powstał w 1902 roku na potrzeby garnizonu rosyjskiego znajdującego się w twierdzy Zegrze oraz w jabłonowskim obozie Chórki. Stacjonowało w Legionowie w Jabłonnie i w Zegrzu kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich. Były to wojska balonowe, kolejowe, piechota forteczna i inne jednostki. Kilka tysięcy Rosjan. Były tutaj cerkwie, kasyna, sklepy rosyjskie oraz cmentarz, ponieważ żołnierze i ich rodziny żyły tutaj, mieszkały i umierały. Jest to cmentarz garnizonowy. Spoczywają tutaj żołnierze garnizonu rosyjskiego oraz członkowie ich rodzin, żony, dzieci. Natomiast jest też tutaj jeden grób wojenny, spełniający rygory ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Jest to grób porucznika Siergieja Iwanowicza Stasiuka. Siergiej Iwanowicz Stasiuk był porucznikiem 8. turkestańskiego pułku strzelców, który zginął w lutym 1915 roku w bitwie pod Przasnyszem, walcząc z Niemcami. Zginął w I wojnie światowej, na froncie I wojny światowej. Został tam pochowany. Żona porucznika odnalazła jego tymczasowy grób w Woli Wierzbowskiej pod Przasnyszem. Sprowadziła jego ciało tutaj do Kwietniówki i ufundowała piękny nagrobek, który do dzisiaj się zachował. A tu mamy
nagrobek 27-letniej Zofii Michojownej Brzeskiej. Nagrobek bardzo okazały, przewrócony, ale czytelny. Cały cmentarz był na terenie walk w 1944 roku, walk Wehrmachtu z wojskami sowieckimi i jest bardzo zniszczony. Po prostu tu miały miejsce ciężkie walki na tym terenie. Cmentarz ma ponad 100 lat. Uległ już w większości zatarciu, porośnięty jest gęstym lasem. W dalszym ciągu możemy jednak zobaczyć na jego terenie ruiny nagrobków z prawosławnymi symbolami, świadczącymi o tym, że mieszkało tutaj kilka tysięcy Rosjan. W sercu Mazowsza. Po odejściu Rosjan cmentarz na Kwietniówce był cmentarzem garnizonowym najpierw dla garnizonu niemieckiego przez 3 lata do odzyskania niepodległości, a potem dla garnizonu II Rzeczypospolitej. Spoczywają tutaj żołnierze, którzy zmarli podczas pełnienia służby. Na poligonie ich rodziny, dzieci. Tu stoimy przy grobie 9-letniej Sabinki Masłowskiej. Zachowało się do naszych czasów też zdjęcie tego nagrobka, przy którym stoją rodzice tej dziewczynki. Obecnie widzimy ruiny. Następny grób to grób Antoniego Strzeleckiego. Żył 74 lata, zmarł w latach 30. Pozostałe groby nieczytelne, ale są to groby garnizonowe, groby rodzin żołnierzy, którzy służyli w garnizonie w Legionowie. Serock był ważnym ośrodkiem kultury żydowskiej na Mazowszu. Do okręgu burzniczego serockiego należało ponad 2,5 tysiąca osób, z samego Serocka 2 tysiące ludzi. Żydzi w Serocku posiadali tartak, 2 młyny, piwiarnie, 2 herbaciarnie, wytwórnie wódek serocczanka, zakłady krawieckie, szewskie, handlowali bydłem, zbożem, skórami. Także większość życia gospodarczego w Serocku znajdowała się w ich rękach. W 1931 roku Bajla Katz złożyła wniosek o zgodę na budowę stacji benzynowej w Serocku. Pewną ciekawostką jest historia budowy młyna przy ulicy Warszawskiej. Był to młyn w posiadaniu rodziny żydowskiej, rodziny Melnik. Przodek tej rodziny był handlarzem starzyzną i w jednej z rzeczy, którymi handlowa była, to etola z lisa, znalazł brylant. I za ten znaleziony brylant rodzina zbudowała młyn, z którego utrzymywała się później przez kilka pokoleń. Kres istnienia społeczności żydowskiej w Serocku to 5 grudnia 1939 roku. Wtedy to Niemcy 2000 Żydów zapędzili na serocki rynek i tę długą kolumnę pognali pieszo do Nasielska, a stamtąd pociągami rozwieźli do gett i obozów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Społeczność żydowska, potomkowie ocalałych Żydów serockich skupieni są głównie w Tel Awiwie i w Nowym Jorku. Ciekawostką jest fakt, że Gary Ackerman, członek Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, jest właśnie potomkiem Żydów z Serocka. Żydzi stanowili w Serocku ponad 40% mieszkańców. Druga wojna światowa położyła kres ich bytności w tym mieście. Pozostał po nich tylko Kirkut, a właściwie jego resztki. Macewy, które ocalały, zostały złożone w jednym miejscu w formie lapidarium. Możemy do dziś oglądać je i oryginalne inskrypcje w języku hebrajskim.
tematem dzisiejszego odcinka była wielokulturowość ziem powiatu legionowskiego. Jak widzieliście Państwo, w naszych okolicach mieszkali Niemcy, Rosjanie, Żydzi, Polacy, wszyscy obok siebie. Na skutek zawirowań dziejowych mniejszości nie mieszkają już na naszym terenie. Pozostało po nich tylko dziedzictwo materialne, a ich potomkowie rozstrzani są po całym świecie.